kochani, ja mam na imię Dorota i witam was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Jeśli przypadkiem jeszcze tego nie wiecie, to na tym kanale pokazuję wam przede wszystkim moje charakteryzacje i różne wizje artystyczne, bardziej lub mniej, dotyczące makijażu. Czasem są one połączone w serię, czasem mają jakiś głębszy sens, a czasem niekoniecznie. Czasami po prostu przychodzi mi jakiś pomysł do głowy, wydaje mi się on fajny, atrakcyjny i przyjemny w wykonaniu i chcę go zrobić tu i teraz. I tak też było z dzisiejszą charakteryzacją. Po prostu rozkminiałam sobie różne pomysły na tatuaże i pomyślałam sobie, że dziewczyna z takiego oldschoolowego tatuażu to jest fajny pomysł na charakteryzację, która nie jest bardzo trudna i skomplikowana, a robi wrażenie. I pamiętajcie, że możecie oczywiście subskrybować ten kanał, nacisnąć dzwoneczek i wtedy nic was nie ominie. I przy okazji powiem wam coś jeszcze, bo przypomniało mi się, że często pytacie mnie, czy czasem mi coś nie wychodzi, czy wszystko, co sobie wymyślam, wrzucam do internetu. I powiem szczerze, że ta charakteryzacja o mały włos byłaby jedną z tych bardzo nielicznych, ale jednak tych, które do sieci nie trafią, które przerwę w trakcie i może podejdę do nich innym razem. Przyznam, że dzisiaj, właśnie dlatego, że był to taki spontaniczny zryw i miałam ochotę po prostu to zrobić, robię to w momencie niezbyt dobrym do twórczych działań, ponieważ bardzo późno w nocy, po całym intensywnym dniu i jestem i byłam okrutnie zmęczona. I mniej więcej tak w połowie twarzy dostałam takiego zaćmienia, że kompletnie po prostu nie wiedziałam, co robię i nie mogłam sobie kompletnie wyobrazić, jak będę w stanie wykonać chociażby ten dekolt. Miałam o to wszystko rzucić, zrezygnować, ale postanowiłam dać sobie jeszcze chwilę czasu. Napiłam się czegoś, zjadłam coś, coś tam obejrzałam w internecie i energia mi wróciła, ale obiecuję, że jeżeli kiedyś będzie taka sytuacja, że faktycznie poddam się w trakcie, to na pewno dam wam znać. Teraz to już myślę naprawdę koniec gadania i przechodzimy do malowania. Na początek oczywiście podkład i solidnie chciałam sobie rozjaśnić buzię, więc szukałam naprawdę jasnego podkładu i znalazłam taki w tej mega paczce całej gamy podkładów z serii Can't Stop Won't Stop z NYXA i to jest odcień Fair z różowymi tonami. Nakładam go na całą twarz, na szyję i część dekoltu również. Oczywiście można zacząć od oczu, a twarz ogarnąć w drugiej kolejności, jak kto woli. Pod oczy oczywiście nakładam korektor i tutaj również w ruch poszedł najjaśniejszy korektor, jaki posiadam, czyli również chyba odcień Fair, najjaśniejszy w każdym razie Start. Nakładam go również na powieki, będzie służył mi jako baza i na tak przygotowaną powiekę w pierwszej kolejności nakładam grafitowy cień. Jak widzicie, nakładam go nieco powyżej mojego załamania powieki, nakładam go naprawdę sporą ilość, a następnie rozcieram w górę, a w samo już załamanie dodaję jeszcze czarnego cienia i również go dobrze blenduję z tym grafitowym. Pod łuk brwiowy dokładam jeszcze nieco jaśniutkiego, srebrzystego cienia i przechodzę do tworzenia czegoś w rodzaju cut crease, ale skupię się jedynie na centralnej części, na środeczku powieki, dlatego można powiedzieć bardziej, że to jest spotlight. I korektorem najpierw wyrysowuję precyzyjnie odcięcie, następnie rozklepuję na boki ten korektor. Na sam środeczek nakładam trochę kleju do brokatu z NYXA i nakładam na niego srebrzysty pyłek. Następnie na boki nakładam jeszcze trochę grafitu, wszystko ze sobą blenduję i właściwie górną powiekę mam już gotową. Na dolną powiekę nakładam grafit, dobrze go blenduję i oczywiście przyciemniam również linię wodną. Nos konturuję tak, aby był szczuplejszy, prostszy i przede wszystkim taki bardziej graficzny i robię to również grafitowym cieniem. Charakterystycznym elementem dla takich dziewczyn z oldschoolowych tatuaży jest to, że mają albo mocno różowe policzki, albo okolice pod oczami, więc taki element też u mnie się pojawia.
Następnie wyrysowuję dosyć wyraziste, bo czarne brwi. Są one takie w stylu lat 20. A następnie zajmę się włosami, które oczywiście namaluję. Używam do tego jak zawsze farb wodnych. I ja maluję te włosy tylko w sumie na czole, troszeczkę wyjeżdżam na włosy, ale jak najbardziej można to zrobić również na czepku, na łysinie. Jak widzieliście, najpierw namalowałam całe włosy na czarno, potem dodałam akcent niebieski, a dopiero na ten niebieski dodaję biel, która jest takim refleksem światła. Pora na malunek na dekolcie, który jest tatuażem dziewczyny z tatuażu. I tu poszłam w całkowitą klasykę, czyli czerwoną różę plus odrobina listków i różnych takich elementów. W ogóle ta moja dziewczyna z tatuażu jest taką totalną, dosyć bezpieczną klasyką. Tak jak mówiłam wcześniej, była to już bardzo późna godzina i szczerze mówiąc nie miałam już siły na jakieś większe eksperymenty, a bardzo chciałam wykonać ten wzór. I na całe szczęście myślę, że w tym przypadku taka klasyka się jak najbardziej broni. Jeśli chodzi o róże, to najpierw namalowałam czerwoną bazę, potem kontury, następnie cienie, cieniem do powiek, a na sam koniec refleksy białą, tłustą tym razem farbą. Na listki zdecydowałam się białe, ponieważ tutaj odtwarzam dokładnie wzór tatuażu, który zrobił na mnie po prostu największe wrażenie i nie miałam ochoty nic zmieniać w tej kwestii. Jak tylko go z powrotem znajdę, to Wam podlinkuję, żeby wszystko było fair. I listki wykonuję dokładnie tą samą metodą co róże. Jeśli chodzi o usta, to będzie klasyka, dziewczyna będzie miała czerwone usta, natomiast żeby wyglądało to bardziej graficznie, dodam oczywiście również czerń, będą to czarne kontury, a górna warga, jak widzicie, cała jest czarna, ponieważ pada na nią cień. Na dolnej wardze jeszcze tylko mały refleks i przechodzę do wykończenia oczu. Może zauważyliście, że w międzyczasie założyłam soczewki, następnie dosyć wyraziste rzęsy. A dolne rzęsy domalowuję dosyć takie długie i wyraziste, takie jak to dziewczyny na starych tatuażach miewały. I to wszystko, kochani. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.